Dzień dobry, Bartosz Stawicki, dom maklerski TMS Brokers. Witamy w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. W naszej edukacyjnej podróży dotarliśmy już do literki D i dziś omówimy kolejne hasło, mianowicie D jak dyskontowanie. Dyskontowanie to proces, który przebiega na rynku w momencie, kiedy inwestorzy podejmują swoje decyzje inwestycyjne w oczekiwaniu na pewne wydarzenia, bądź też spodziewając się wystąpienia pewnych tendencji. Może brzmieć to nieco skomplikowanie, ale myślę, że kilka przykładów wyjaśni, o co tak naprawdę chodzi. Koronnym przykładem dyskontowania może być sytuacja, w której indeksy giełdowe rosną pod wpływem rosnącego przekonania uczestników rynku, że kolejny bank centralny, na przykład Rezerwa Federalna, będzie łagodził politykę pieniężną, na przykład poprzez skup aktywów, co w rezultacie przekłada się na wzrosty indeksów i jest sytuacją pozytywną dla rynku akcji. Jednak zanim władze monetarne, w tym przypadku Fed, zdecyduje się na taki krok, ceny akcji mają tendencję do tego, by rosnąć z pewnym wyprzedzeniem. I właśnie to antycypowanie przez uczestników rynku pewnych tendencji nazywamy mianem dyskontowania. Inne przykłady takich zachowań, tym razem z rynku walutowego, to na przykład zachowanie inwestorów przed referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Ostatnie kilka dni przed tym bardzo ważnym dla losów funta sterlinga wydarzeniem upłynęło pod znakiem umocnienia tej waluty. Rynek był bowiem przekonany, że Szkoci opowiedzą się przeciwko secesji z korony brytyjskiej. Tak faktycznie się stało i kiedy na rynek napłynęła informacja o tym, że jedność korony brytyjskiej zostanie utrzymana, wtedy inwestorzy przystąpili do tak zwanej realizacji zysków, czyli ci, którzy spodziewali się wcześniej i odpowiednio wcześnie zakupili kontrakty na funta sterlinga, bądź też kupowali po prostu walutę w sposób fizyczny, zdecydowali się na to, żeby zabrać część zysków i zrealizować w tym samym swoje słuszne oczekiwania w stosunku do przyszłości.